Już po raz dwunasty Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej organizuje wystawę i aukcję strusich pisanek pod hasłem Malowane nadzieją. Scenariusz jest podobny tak jak w latach poprzednich to już jest sprawdzony scenariusz. Najpierw wysyłamy, rozwozimy wydmuszki różnym artystom, którzy tworzą na nich najróżniejsze dzieła, korzystając z bardzo różnych technik. Następnie w manufakturze przez dwa tygodnie prezentujemy te pisanki, żeby jak największa Rzesza Łodzian nie tylko mogła je podziwiać. Zwieńczenie będzie miało miejsce w tym roku we wtorek 26 marca o godzinie 17:00. Organizujemy charytatywną aukcję, bo tak naprawdę to temu celowi cała ta inicjatywa przyświeca. Oczywiście zwyczaj malowania pisanych jest w Polsce już starą, starym zwyczajem, starą tradycją. No, co prawda nie na strusich jajkach, zwłaszcza że o te wydmuszki coraz trudniej, ale dzięki temu, że jest to coś nowego, że jest to pomysł oryginalny, to cieszy się tak wielkim zainteresowaniem. Aukcję organizujemy dlatego, że chcemy zebrać fundusze na organizację wakacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W tym roku pojawił się taki dodatkowy cel. Mamy nadzieję, że uda się sfinansować i jedno i drugie. Ten dodatkowy cel ma na imię Gaja. Gaja Staroń, to jest mieszkanka naszego miasta, która zbiera fundusze na specjalistyczną protezę. Bardzo by jej się przydała, dlatego że gaja nie ma obu rąk, nie ma jednej nogi i taka proteza bardzo by jej pomogła w jeszcze większej samodzielności. W jeszcze większej dlatego, że i tak jest to dziewczyna niezwykle aktywna, bardzo lubi się uczyć języków obcych między innymi uczy się języka chińskiego i będziemy mogli zobaczyć na jednej z prac właśnie napisy w języku chińskim, życzenia. Mamy nadzieję, że wrażliwość łodzian sprawi, że uda się zebrać tą brakującą kwotę.